A my witamy panią poseł, panią senator Marię Koc, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry pani. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zacznijmy od incydentu, którego miał miejsce w Szczecinie pod pomnikiem Anioła Wolności. To jest pomnik upamiętniający robotników stoczniowych zamordowanych przez komunistyczną władzę w latach 70. Tam wystąpiła pani poseł Lewicy Małgorzata Prokop, która powiedziała między innymi takie słowa: mniejszości seksualne są w Polsce traktowane jak Żydzi w czasie II wojny światowej. Tak zwani prawdziwi Polacy, to dosłowny cytat, odmawiali Żydom życia i pracy we własnym kraju. Potem cieszyli się, kiedy Adolf Hitler rozwiązywał sprawę Żydów, a potem wyrywali im zęby nawet z grobów po śmierci. A potem ciągnie i kontynuuje pani poseł Prokop. Doprowadzili do pogromów w Kielcach i mordu w Jedwabnem. To wszystko dzieje się w obliczu wojny kulturowej. To jest element walki, przypisywanie Polakom sprawstwa Holokaustu. Co pani na to? Panie redaktorze, to jest tak ohydna, haniebna wypowiedź kobiety, która jest polską posłanką. Kto ją w ogóle wybrał? Jak ona widzi też swoją misję sprawowania tej ważnej funkcji bycia posłem, reprezentantem polskiego narodu. I ona wypowiada takie słowa. Po pierwsze, mnóstwo kłamstw. Kłamstw, które, z którymi przecież Polska i Polacy walczą. Bo przypisywanie Polsce i Polakom Holokaustu, sprawstwa śmierci milionów Żydów jest kłamstwem. Podłym kłamstwem, bo Polacy z Holokaustem nie mają nic wspólnego. Holokaust to, szanowni państwo, śmierć milionów Żydów, którą spowodowali Niemcy. Niemcy, przedstawiciele hitlerowskiego, faszystowskiego państwa III Rzeszy. To był przemysł śmierci. Polacy nic z tym nie mieli wspólnego. Polacy w czasie II wojny światowej byli tak samo ofiarami tego reżimu niemieckiego, jak i Żydzi. A pani posłanka, chcąc widocznie zabłysnąć, chcąc pokazać się, jak to bardzo uciemiężony jest obecnie ten ruch LGBT, to środowisko LGBT, posuwa się do takich haniebnych skojarzeń i kłamstw. Słyszałam, że została już podana do prokuratury, bo to trzeba wyjaśnić. Takie kłamstwa muszą się spotkać z taką ostrą reakcją. Powinna też moim zdaniem stanąć przed Sejmową Komisją Etyki. Każdy poseł, każdy senator, każdy polityk musi ważyć słowa, ale na pewno jego wypowiedzi nie mogą godzić w dobre imię Polski, w interes Polski. Środowiskom LGBT w Polsce nie dzieje się nic złego. Protestują, żyją sobie jak chcą, mają takie same prawa jak każdy inny obywatel. A że chcą wprowadzić anarchię, o czym przecież mówią. Pani, która jest partnerką pana Michała Esz, który nosi pseudonim Margo, powiedziała przecież wczoraj w wywiadzie, mamy program anarchistyczny, a więc oni chcą dodatkowych praw, przywilejów dla środowiska LGBT, ale oni też idą do tej rewolucji kulturowej, prowadzą do tej rewolucji kulturowej, mając na sztandarach również hasła anarchistyczne. Chcą po prostu zburzyć ład społeczny, który panuje w Polsce. Nie pozwolimy na to. Nikt nie będzie nam narzucał swoich praw. Nikt nie będzie wprowadzał takiego tęczowego terroru w Polsce. Mamy narzędzia, żeby się przed tym bronić. Jesteśmy społeczeństwem, które toleruje, które szanuje wszelkie odmienności, mniejszości, ale te mniejszości nie mogą narzucać swojej woli większości. A co do pani poseł, mam nadzieję, że zostanie pociągnięta do odpowiedzialności także przed wymiarem sprawiedliwości. No, ciekawe, że słuchacze, którzy są odbiorcami tego typu wypowiedzi, nie protestują, bo powinni zaprotestować w momencie, kiedy taka skandaliczna wypowiedź padła. No, zwłaszcza, że każdy ma historię rodzinną i doskonale wie, jak nie wiem, może zapytać rodziców, dziadków, jak to było w czasie II wojny światowej i jak to hitlerowscy bezbożnicy oraz sowieccy bezbożnicy atakowali, mordowali księży, siostry zakonne i ludzi religijnych.
Pani mówi o tym, że trzeba się przeciwstawić. No, jakie siły w takim razie zmusiły Piotra Jedlińskiego, dziennikarza, który odszedł z trzeciego programu Polskiego Radia, założył, czy był jednym z założycieli Radia Nowy Świat, to miała być liberalna odpowiedź na pisowską cenzurę, no, nazwał pana Michała Esz mężczyzną i jeszcze powiedział, że nikt mu nie będzie narzucał zaimków, jakimi nazywa tą osobę. No i pożegnał się z pracą. Zgodnie z prawdą, prezes Radia Nowy Świat, które miało być taką enklawą wolności, tak jak pan powiedział, które miało wytyczać takie wysokie standardy, no, nazwał Michała Esz mężczyzną, bo przecież on jest mężczyzną, no, zgodnie z tym, co widzimy, prawda, bo obserwujemy go na zdjęciach, ale przecież zgodnie z prawem jest mężczyzną. No, zmiana płci to nie jest kwestia takiej deklaracji, że wstaję dzisiaj rano i mówię, no tak, ja byłam wczoraj kobietą, ale może dzisiaj będę mężczyzną. Ale zmiana płci to jest proces przecież długotrwały, który jest procesem z jednej strony medycznym, z drugiej strony prawnym, bo to wyrok sądu dopiero, sąd orzeka poprzez swój wyrok, że na przykład mężczyzna od tego momentu jest kobietą i muszą być do tego poważne przesłanki, ale takie historie też przecież się zdarzają. Pan Michał Esz jest Michałem Esz, a że nosi przydomek Margo, że prywatnie uważa, że jest kobietą, no to jest to jego sprawa. Ale pan Jedliński powiedział, no wypowiedział się zgodnie z prawdą, że jest to mężczyzna. Spotkał się z ogromną nagonką właśnie z tego środowiska liberalno-lewicowego, które pomogło im tworzyć radio. Zaczęli się wycofywać sponsorzy i okazało się, że z tej enklawy wolności nic nie zostało, że tam panuje po prostu ogromny zamordyzm i człowiek, który mówi prawdę, ale ta prawda jest niezgodna z tą ideologią, która jest tak bliska lewicy i tym środowiskom liberalnym, no musi się niestety ze swoim stanowiskiem pożegnać. Bo sponsorzy się wycofują, a po prostu nagonka na radio jest straszna, więc widać, że tam nie ma żadnej wolności. Tam jest terror, terror, tęczowy terror, który oni chcieliby wprowadzić w całej Polsce i we wszystkich środowiskach. Więc w Trójce mieli możliwość wypowiedzi, bo każdy, kto Trójki słucha, to wie, że tam było wiele krytycznych wypowiedzi na temat władzy i po prostu robili sobie, co chcieli, a w momencie, kiedy stworzyli nowe radio, no to muszą chodzić na pasku swoich mocodawców, swoich tych środowisk, które ich popierały, tych właśnie lewicowo-liberalnych, które są skrajnie nietolerancyjne, które są skrajnie zamordystyczne, które właśnie pokazują w taki sposób, co by było, gdyby rzeczywiście ich postulaty weszły w życie, co by było, gdyby rzeczywiście przejęli władzę w Polsce. Wtedy moglibyśmy się z wolnością pożegnać, wszędzie byłaby cenzura, szanowni państwo, a tak naprawdę przestalibyśmy być państwem demokratycznym. Mieliśmy serię ataków na pomniki, bezczeszczenia rzeczy, które katolicy polscy uważają za święte, a na pewno godne szacunku. To jest element rozpętywania jakiejś wojny wewnętrznej, nienawiści. Kto za tym stoi i steruje, pani zdaniem? Tak, oczywiście za tym stoją środowiska lewicowo-liberalne, które no, chcą przejąć rząd dusz nad Polakami, które chcą wprowadzić tę rewolucję kulturową, bo nie mogą się pogodzić z tym, że Polska obok Węgier, no to są jedyne, prawda, takie jeszcze państwa konserwatywne, gdzie te tradycje, tradycyjne wartości mają tutaj bardzo duże poszanowanie, ale w oparciu o te tradycyjne, uniwersalne wartości zbudowany jest nasz ład społeczny i my dzięki temu żyjemy spokojnie i bezpiecznie, więc trzeba rozhuśtać emocje. Trzeba spowodować takie wrażenie, że tutaj są środowiska w Polsce prześladowane, którym jest źle, którym się odbiera prawa, po to, żeby wyprowadzić tysiące ludzi na ulicę, a może przy okazji uda się zmienić władzę. No przecież o to chodzi. No po to też przecież w te wszystkie jednostkowe przecież protesty, ale bardzo rozdmuchane przez media, protesty środowisk LGBT, też włączają się politycy, na przykład Koalicji Obywatelskiej czy politycy Lewicy. Z jednej strony uwiarygadniają te protesty, z drugiej strony chcą swoim immunitetem zabezpieczyć bezkarność tym chuliganom, którzy atakują policję, atakują zwykłych ludzi na ulicach i bezczeszczą nasze pomniki i symbole religijne i patriotyczne, ale też przecież otwarcie politycy lewicy i politycy Koalicji Obywatelskiej bronią tych chuligańskich wybryków, bronią
tych postulatów, które LGBT przedstawia i które chce wprowadzić, o które walczy, a które tak naprawdę mają zniszczyć nasz dotychczasowy świat. No i to chodzi o rozchwianie emocji społecznych, o spowodowanie takiego wrażenia, że w Polsce coś się źle dzieje, tak? Wybory za nami, prezydent zaprzysiężony. Teraz powinien być taki spokojny czas na walkę z pandemią, na walkę z kryzysem gospodarczym, na merytoryczną pracę. No nie, trzeba te emocje utrzymać na najwyższym poziomie. Trzeba po prostu cały czas ludzi podburzać, skłócać. Trzeba pokazywać Polskę w jak najgorszym świetle. Ta wypowiedź pani posłanki w Szczecinie, te zachowania LGBT, te zachowania polityków lewicy, którzy po prostu krytykują bez przerwy, bezpodstawnie polskie państwo, polską policję, polski rząd, to wszystko jest na to nakierowane, żeby znowu zaingerowała zagranica, żeby znowu za granicą stworzyć wrażenie, że Polska jest krajem nietolerancyjnym, homofobicznym, rasistowskim, antysemickim. No to im gorzej o Polsce za granicą, tym dla części opozycji w Polsce lepiej. Oni myślą, że w ten sposób zdobędą władzę. Więc znowu jest, szanowni państwo, realizowany scenariusz. Ulica i zagranica. Nie udało się w demokratyczny sposób, nie udało się po raz siódmy wygrać wyborów. Zostaje znowu ulica i zagranica. Najgorszy sposób, ale widać, że ci, którzy po prostu nie mają nic do powiedzenia, tylko tego sposobu mogą się imać. I się imają, no i podburzają ludzi, wyprowadzają ich na ulicę. Po wyborach, po kampanii wyborczej, która była trudna i długa, nie ma ani miesiąca spokoju. Ale to pokazuje, jak działa nasza opozycja. Do skutku pewnie będzie działać. Kolejna rzecz, 9 września upływa kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich. Dr Adam Bodnar został mianowany na to stanowisko przez Sejm poprzedniej kadencji, właściwie dwie kadencje temu, 2015. No i pytanie, kto go zastąpi? Czy pani Rudzińska-Bluszcz jest dobrą kandydatką, bo się zgłosiła? A to jest pani, która w tej chwili pracuje właśnie razem z doktorem Bodnarem, który, nawiązujemy, zawsze znajduje zrozumienie dla środowisk LGBT, a bardzo trudno znaleźć jakieś jego poparcie dla strony konserwatywnej. No, to pan Adam Bodnar przez te 5 lat sprawowania swojego urzędu pokazał, że jest właśnie bardzo blisko środowisk lewicowych. Jeśli chodzi o te środowiska konserwatywne, o sprawy zwykłych ludzi, to on ich nie dostrzega jako rzecznik praw obywatelskich. No, w wielu ważnych sprawach, które miały miejsce w Polsce, mają miejsce w Polsce, jak chociażby teraz to bezczeszczenie pomników, jak chociażby ten atak na działacza pro-life, czy wcześniej też, prawda, pamiętamy też całą tę operację wyrzucania w Warszawie ludzi z ich domów, tak, przez kamieniczników, czy wtedy Adam Bodnar też jakoś skutecznie zabierał głos, czy dostrzegał ten proceder haniebny, w wyniku którego kilkadziesiąt tysięcy warszawiaków trafiło na bruk, straciło swoje mieszkania. Jedyną osobą za to skazaną, oskarżoną był Jan Śpiewak, który o tym mówił. Pani senator, jedna jeszcze sprawa, bo Prawo i Sprawiedliwość nie wystawiło jeszcze swojego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich, mimo zwycięstwa w wyborach parlamentarnych, mimo zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Bardzo mocno tutaj pan senator Grodzki mówi, że tutaj nie da się bez uzgodnienia z opozycją tej kandydatury wysunąć. I jakie tam są z tyłu ruchy właśnie w tej bardzo ważnej, jak się okazuje, sprawie? Panie redaktorze, rzeczywiście minął termin zgłaszania kandydatów. Jest tylko jedna kandydatka, pani, która jest prawnikiem w biurze RPO, pracuje tam, ma poparcie części organizacji społecznych, no ma poparcie też Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, bo obie te partie tę panią zgłosiły na kandydatkę, tak? Więc oczywiście to by spowodowało, gdyby została rzecznikiem, że to biuro zajmowałoby się tymi do tej pory, właściwie ono by się zupełnie nie różniło od tego, jakim jest za czasu rzecznikiem jest pan Adam Bodnar. Ponieważ wyboru dokonuje Sejm, ale również Senat musi zaakceptować ten wybór, a wiemy, jaka jest sytuacja w Senacie, no zapewne jest tak, że nawet jeżeli ta kandydatka została zgłoszona,
to wątpię, żeby Sejm, gdzie większość ma Prawo i Sprawiedliwość, ta kandydatka zdobyła takie jednoznaczne poparcie. Trudno mi jest się wypowiadać za Sejm, ale mogę tylko powiedzieć, panie redaktorze, że jeżeli ta kandydatura nie zyska akceptacji, to procedura zacznie się od nowa. Pani marszałek Witek znowu ogłosi termin zgłaszania kandydatów i od nowa będziemy mogli zgłaszać kandydatów i dokonywać wyboru. No nie wiem, trzeba rozmawiać, trzeba szukać takich kandydatów, którzy będą rzeczywiście sprawiedliwie podchodzili do ludzi, do ich spraw, niezależnie od tego, jakie środowiska, jakie wartości ci ludzie reprezentują. Nie może być tak, że Rzecznik Praw Obywatelskich rzeczywiście wspiera tylko jakby część środowisk, tych właśnie lewicowo-liberalnych, a rzadko pochyla się nad sprawami ludzi, którzy mają te poglądy konserwatywne i można odnieść wrażenie, że po prostu nie wypełnia tej swojej funkcji w taki sposób, w jaki powinien. Więc jeżeli procedura zacznie się od nowa, być może pojawią się nowe kandydatury. Tu będą potrzebne dyskusje, no jakiś konsensus. Może coś jeszcze też po drodze wydarzy, może jakieś, nie wiem, chociażby przesilenie w Senacie. Trudno jest teraz na ten temat dywagować. Jest jedna kandydatka, Sejm się do niej ustosunkuje. Jeśli nie zostanie skazana większością sejmową, będzie od nowa ta procedura wszczęta, będą mogli być zgłaszani nowi kandydaci, aż do momentu, kiedy wybrany zostanie taki Rzecznik Praw Obywatelskich, który będzie stawał w obronie praw wszystkich poszkodowanych Polaków, niezależnie od ich poglądów, od ich światopoglądu i wartości, które są im bliskie. A do tej pory funkcję tę będzie pełnił, do wyboru nowego rzecznika funkcję będzie pełnił Adam Bodnar. Szukamy kogoś na miarę doktora Janusza Kochanowskiego, który w latach 2006-2010 tę funkcję pełnił do momentu, kiedy został zamordowany w katastrofie smoleńskiej. Tak. No szukamy takiej postaci, no takie postaci nam brakuje, prawda? No, widzimy, jak bardzo to, co się wydarzyło, ta wielka tragedia w 2010 roku zabrała wielu wspaniałych Polaków, patriotów. Jak bardzo im nam ich brakuje. Bardzo pięknie dziękujemy. Pani senator Maria Koc, Prawo i Sprawiedliwość, była naszym porannym gościem. Życzymy miłego dnia. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu. Wszystkiego dobrego. A my już za kilka chwil połączymy się z redaktorem Piotrem Grzybowskim z tygodnika Niedziela.